Siemanko, witam. Dawno nas nie było w Ultimate Team. W sensie, no nie było na kanale, ale ja byłem, żeby przygotować trochę paczek na dzisiaj. I paczek na dzisiaj mamy 19 na dobry początek, ale to nie wszystko, bo są nowości, które już sprawdziłem, bo musiałem zrobić paczki, to zweryfikowałem, co mamy. I z ciekawszych rzeczy to mamy player pika 8.3+, no bardzo ciekawe, ale możemy zrobić ich 5. Za to są nagrody w postaci brązowych paczek, to może zrobimy je na koniec, bo nie chce mi się ich aktualnie otwierać. Ale jest jeszcze Heros, jeden z trzech UCL i UWCL 8.7+. I tego Herosa, no chciałbym dzisiaj zrobić. Wiem, że zbieramy na Quadrado, ale na Quadrado jest jeszcze chyba 3 dni, no 5 dni, więc musimy, no, zrobimy. O, ulepszenie 100 kart Ultimate Team, to ja chcę. W międzyczasie, gdy ja będę przeklikiwał karty, bo w sumie tam bardzo dużo foderu, możecie zobaczyć, no trochę się nazbierało, nie przepalałem, więc i na Herosa, i na Quadrado. I jeszcze z tego, co dzisiaj wypadnie, to nawet i na jakieś waciki by wystarczyło. Więc zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję, jak nie masz, w międzyczasie, gdy ja robię kolejną paczkę. Dam ci chwilę, możesz zostawić, tak. No, już zostawiłeś? Może zostawiłaś, może kobiety też to oglądają. Też wątpię, ale może. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do EAFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wahoo macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Zapytacie, jakie paczki mam przygotowane, więc mamy już paczkę 100 kart, tą urodzinową, 40 zł rzadkich. Nigdy z tego nic nie trafiam, ale może dzisiaj. Ale zanim paczki, to zobaczymy, jaki będzie humor po otwieraniu, bo może zrobię tego Quadrado, może nie zrobię. Nie wiem jeszcze, znaczy dzisiaj może go zrobię od razu, ale jeszcze nie wiem. Chcę, muszę sobie poprawić, bo mi tu tego. I zobaczymy, czy tego Quadrado zrobimy dzisiaj, czy jutro. Jakie będą humory, w sensie dzisiaj, czy w następnym odcinku, bo jutro Ultimate Team raczej nie będzie. Chciałbym go ogólnie zrobić z duplikatów, jak największej ilości duplikatów, żeby, no nie marnowały się po pierwsze duplikaty, które dzisiaj trafimy, a po drugie, żeby w klubie zostawał nam jakiś foder, na jakieś paczki, jakieś ruchy, na jakieś piki z Herosem na przykład, jak dzisiaj. Ale wracając, jeżeli chodzi o paczki, to nawet nie wiem, skąd mam te dwie, ale no trochę tego jest. Jest 5 paczek, 5x84+, jak w tytule widzisz 30x84+, cię zbejtowałem, to sorry, ale jak już jesteś, to możesz oglądać sobie. Jakaś paczka nawet za 7500 się znalazła. Nie wiem, ty, ja pominąłem Bernardo z paczki za 7,5. No oczywiście, że nie, Bernardo to nie wygląda jak on. A do trafienia dzisiaj mamy, no to co mieliśmy ostatnio w sumie do trafienia, czyli Pirlo, Stoiczkowa, Pele, Abili. W sumie jak jakąkolwiek ikonę dostaniemy, to będę zadowolony, bo dawno żadnej nie dostałem, poza Icon Pika, którego zresztą nie będę już wspominał o Icon Piku, bo mam koszmary przez niego. Ale z takich fajnych kart możemy jeszcze dostać Góreckę, Salaha i spojrzę na drugi monitor, bo zapomniałem, i De Jonga, więc no jest po co otwierać. Jakby któryś wymienny poleciał z tych dwóch wymiennych paczek, to bym go sprzedał i pewnie kupił jakąś pakę ze sklepu za masę pieniędzy. Jakie są w ogóle teraz paczki za pieniądze? Czemu tych paczek jest tak dużo? Przepraszam bardzo. Pik z jedną gwarantowaną kartą piłkarską urodzin Foot 1.90+. Nie, no halo EA Sports, co jest? Tak, mówiąc szczerze, to wydaje mi się, że oni wrzucają tyle paczek do sklepu, nie? Tyle, tak dużo paczek do sklepu, żeby jeszcze ratować jakkolwiek... O, łokę odpominałem. Żeby ratować jakkolwiek sprzedaż i swoje zarobki, bo z tego, co się orientuje, a orientuje się, wydaje mi się, nie najgorzej, to no trochę graczy tak straciła, jeżeli chodzi o Ultimate Team. I no, mniej ludzi gra, mniej pieniążka, więc trzeba spamić paczkami dla tych, co grają, żeby wydali. No ale niestety dla jej to nie będę ja, bo ja na FIFA Pointsy nie wydaję pieniędzy. Napastnik Anglia pomijam, bo to nic. 5x85+. Miałem to zostawić na koniec, ale stwierdziłem, że otworzę teraz i to jest... Oho. O, podwójny! To fajnie! Jednak myślałem, że coś słabego, a tu jeszcze jest szansa na coś mocnego. Dawaj, Mosa Forsberg. Nie Mosala, Forsberg. No ale nie najgorsza ta paczka, aczkolwiek no jak na 5x85+, mogło być lepiej. No to 2x86+ może, aha. Złotko. Złotko, ale takie podwójne, no bo musi być podwójne, jak jest 86+. Ale może Mekambe, no chociaż Mekambe złotego, Renard.
No, Renard już mam chyba, więc poleci do pierwszego SBC Quadrado. Naprawdę, ten Quadrado to będzie zawodnik, dla którego ja będę odpalał chyba Food Champions, jeżeli będę chciał pograć, bo no inaczej to nie wiem, czy by mi się chciało, jakbym go nie miał, ale jak ktoś nie wie i chce się dowiedzieć, to ja jestem wielkim fanem Janusza Quadrado. Tyle, ile ja nim zagrałem gierek w poprzednich FIFAch. Jak jeszcze chłop grał w Juventusie, jak był skład z Serie A, albo nawet jak nie był z Serie A, to co chwilę był wrzucany, co chwilę go wrzucałem, byleby go mieć. Zapytasz dlaczego? Ja powiem ci, chyba dlatego, że miał 5 gwiazdek sztuczek na prawej obronie, a w dodatku był dosyć szybki, więc można było sobie tam nieźle pośmigać, posprincić, zakręcić się. No uwielbiam go. I jak dostał taką kartę, to ja sobie jej nie odpuszczę. No i najdroższy skład mamy zrobiony, foderów w klubie jeszcze sporo. Ja jestem kurwa dzbanem roku, no. Co ja zrobiłem? Ja miałem ją przepalić. Jezus, nagrywanie filmów z rana. Teraz to ja trochę za dużo tutaj nawrzucałem tych wysoko ocenionych kart. No i teraz jest okej. Dwie najgorsze wymienne paczki za to dostaliśmy i muszę odebrać do plika. Teraz już wiem, że ją przepaliłem, to sobie już spokojnie sprawdziłem, więc... Więc no, ale z tych wymiennych paczek, no może niech się zaświeci na kolorowo, żeby no, budżet trochę podratować, bo no nie handluję już. Już mi się nie chce, już mi się... O! 86 to jest tak. 8000, zawsze coś. W ogóle jeszcze na liście mam trochę tego wymiennego foderu, jak widzicie. 87 jest, 84 jest, 85, 86, jest Lionel Pepsi, jest Gündogan, jest Rord. Więc w razie co, jak będzie nam potrzebny jakiś pesos na cokolwiek, to będzie można sprzedać. Ale aktualnie trzymam, bo może nawet się to gdzieś przyda. Ale nie przyda się na pewno ten traf. Hiszpania, napastnik Alvaro Morata, tak jest! Nikt nigdy tak nie zareagował na Alvaro Morata. Nie chce mi się ciebie nigdzie przepalać, jak już drugi raz wpadasz to Quicksel. Te paczki chyba trzeba jakoś podejść. Ja nie wiem jeszcze jak, ale jakoś spróbuję, no bo... Czekaj, jakby tu je podejść? Z tych paczek na pewno się nie da trafić ikony, nie? Nie da się trafić ikony, jest to niemożliwe. Nie ma nawet takiej możliwości w ogóle, żeby ikonę dostać. No. No. Daniuma. Jak coś, ja mam już Daniumę. Zapytacie skąd? Jak robiłem paczki na odcinek, z jednym rzadkim zawodnikiem miałem paczki, żeby non-rary dostać. I on mi wypadł. To jak tak pójdzie, to zaraz się cały Quadrado zrobi sam. I widzowie, jak coś, prawie 2 tygodnie temu jej miało mi dać paczkę za Food Champions, bo zagrałem wtedy Food Champions i miałem dostać paczkę mieszanej kampanii, albo pika mieszanej kampanii 87+, tylko że było to zbugowane i mi kuźwa do dzisiaj nie oddali. Oszukali mnie na pika, z którego może bym mekambę dostał. To jest niemożliwe i to jest karygodne zachowanie. Ale 5 piłkarzy 84+ może to naprawić? Złoty Mekambe ja bym wziął Katoto. Katoto. 100%. 100%. I to ona w duplikacie jest, bo już ją mam, więc... Więc wiecie jak jest, ale może wyskoczy Mekambe razem z Katoto. Virgil van Dijk, ja go trafiłem chyba raz, albo 2 razy tylko, więc jestem w miarę zadowolony. 30 tysięcy, no wartość foderowa, a Katoto jednak nie w duplikacie, to cieszy. Znowu bez urodzinowej Włocho, to pomijam. Ale był podwójny, tak? Być był. A może rozbudowa 100 kart piłkarskich na przełamanie? No też bez karty specjalnej, a no to też do pominięcia. 8-5 najwyżej, ty poważny jesteś? Zostały nam 3 takie i chyba Quadrado już zostawię sobie na następny dzień, bo nie chce mi się dzisiaj grać. Jak widzę takie trafy, to się odechciewa, chociaż może z Herosa, nie? Może z Herosa sypnie, bo Herosa chce oczywiście również zrobić, no to wiadomo. No ale zobaczymy, aktualnie mamy Informa, więc jeden z 6 Informów, które na te paczki przepaliłem, się zwraca. Dobrze, że no, zrobiliśmy w klubie mały, że tak powiem, magazyn tych Informów, ale jaki to będzie Inform, bo nawet chyba nie wiem, co jest w drużynie tygodnia, szczerze mówiąc. No... No kojarzy skądś tego gościa. O proszę, podwójny Inform, no to fajnie. I ostatnia z paczek przed Herosem. No dobra, weź tam. Te trafy to jest żart, ale... No, chociaż Oberdorf, nie? I oby była w podwójnym, bo... Aha. To ja mam takie zasadnicze pytanie, czy jak ja wszystko zacząłem wrzucać w tego Quadrado, to czy mi wystarczy na tego Herosa? To jest bardzo ciekawe. 86, 87 i 87 plus Inform, no. To powinno się udać. Ogólnie, jeżeli chodzi o Herosa, w jakiego bym celował z tego SBC-ka, to są tylko 2 Herosy, które zawsze chciałem mieć, ale zawsze szkoda mi było końców, żeby je kupić.
I to jest Yaya Touré i to jest Ramirez. No, Ramireza bardziej bym chyba szczerze wolał. Ty, ja no to cały folder praktycznie przepalę. No, mogłem tego kwadra, ale w sumie kwadra to też będzie zrobiono. No, co ja narzekam? Zawsze jak zabraknie mi folderu, to będzie można zrobić 100 pików. 80 chyba 1 albo 2 plus są teraz? Zaraz to sobie zweryfikujemy, ale najpierw muszę jakoś spróbować obniżyć, bo no, szkoda mi trochę przepalać. Jak nie muszę, to jeszcze... A. To już nie pójdzie. I zaraz to zweryfikujemy, jakie są piki, ale najpierw paczki, bo dostaliśmy dwie za składowe Oherosa. Wymienne, więc to jest fajne. Ale czy dropy będą fajne? W pierwszej nie. Rodman, no na początku gry kosztowała swoje, co? Daj chociaż wymienną najgorszą footies. W sensie nie footies, tylko urodzinową. Dawno wymiennej nie trafiłem. LS, Hiszpania, Barcelona. Tam chyba była jakaś babeczka z Barcelony, z Hiszpanii mocna. No ale to musiał być Ferran Torres. Ale wróćmy do weryfikacji. 8-2 plus jest paczka. Okej, okay. Ej, to w sumie paczki może. 8-2 plus. 4 rzadkich. 7 ty, rzadkich to ja mam sporo. A piki są 80 plus jednak, ale tutaj potrzeba 6... No nie no, coś można by było z tego po... Ja miałem jeszcze to zrobić! Aha, no tak, no ja zapomniał, przepraszam. W sumie to za takiego jednego pika 8-3 plus mamy 3,5 pika 80 plus. Tak, 3,5 pika 80 plus albo 3 paczki, mniej więcej 3 paczki, bo więcej rzadkich trzeba przepalić 82 plus, więc... No jeżeli nie poleci nic, to ja dalej jestem Januszem, mimo że jest 27 marca, to wolę po prostu zrobić więcej paczek, nie? Żeby więcej się działo niż robić te piki, albo więcej pików, żeby się działo niż piki 8-3+, ale zobaczymy jak będzie leciało. Jak wypadnie dobrze, to będzie kolejny, a jak wy... Dobra, gites, gites. I przy okazji będę miał sporo brązowych zawodników dodatkowych, nie? Których będzie można przemielić. Drugi pik, czy będzie tak dobry jak pierwszy? Może lepszy? No lepszy nie, ale karczeły, co robisz jednego, no? Jak zapytacie, skąd mam karty, jak mogłem nie mieć... O, telefon. A, wyciszyłem, wyciszyłem, widzicie? I wy nie słyszeliście, ja tylko zobaczyłem na tym. Bo sobie leży obok ręki mojej, jak pada, trzymam, tego pada. Ale jak zapytacie, skąd wziąłem non-rary, to jak nie było odcinków z futa, to ja codziennie do futa wchodziłem i robiłem sobie te codzienne rozbudowy złote, żeby dostać złote karty. Właśnie na przykład do takiego celu. Albo żeby zrobić dużo rozbudów któregoś dnia. Ale zobaczmy, co będzie z tego pika. Czy będzie... Oj. No nie no, jak się overale w tym piku zmniejszają, to ja już mówię pas. I mamy tego pikensa herosowego na sam koniec odcinka i no pytanie, czy zasłonić, czy nie zasłonić. No ja chyba jestem fanem z opcji zasłonić. Ale mam tylko takie zasłaniacze, więc no, duplikatu tu na pewno nie będzie, bo nie mam praktycznie, nie no, nie mam żadnego, nie praktycznie żadnego herosa w klubie nie mam, więc jedziemy z odsłanianiem. Spróbujemy sobie to zrobić po playstylu, żebym tylko, no super zrobiłem. Próbujemy to zrobić po playstylu i nic mi to aktualnie nie mówi, więc pojedźmy od dołu. To jest ten Lizarazu, prawda? To jest, to musi być on. No i, no nie, najgorzej. Opcja druga. O, za bardzo odsunąłem, ale dwa playstyle. Co to może być? Rui Costa. No, to znawca jestem chyba. A trzeci pickens, uwaga, uwaga. Ej, to może być Ramirez. To może chyba być... Nie może być Ramirez, to jest Bombastor. Żadna z tych kart mi się nie przyda, ale ciekaw jestem wartości, jak bardzo straciłem. Lizarazu kosztuje 190 tysięcy, Bombastor kosztuje 80 tysięcy, a Rui Costa podejrzewam, że będzie kosztował ze 130 tysięcy. Tak mi się coś... A nie, Rui Costa kosztuje 80, czyli żaden traf nie zwrócił pika z Herosem, ale ja wezmę Rui Costę, żeby go przepalić przy najbliższej możliwej okazji, na przykład o Cuadrado za niedługo, którego mogłem dokończyć. No, no mogłem, ale wybrałem Herosa. Ale i tak go dokończę, bo mało zostało, więc no, 5 dni mamy, na pewno się uda. A na dzisiaj to tyle, widzowie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że... Ty, co to za... Aha, no to są brązowe paczki. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, oczywiście się wam podobało. Łapkę w górę musicie zostawić i jak coś, to... To w następnym odcinku nie wiem, co będzie z Ultimate Team. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek z Ultimate Team. Ale wiem, że będzie, bo są codziennie odcinki. Ale nie z Ultimate Team, ale różne są. Zapraszam do subskrybowania.